Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Podpisując dobrowolnie w grudniu 2008 roku pakiet klimatyczny, premier Tusk popełnił olbrzymi błąd polityczny. Polska gospodarka poniesie niewątpliwie wielkie koszty obniżenia jej konkurencyjności. Jak zwykle najbardziej odczują to zwykli obywatele, płacąc wyższe rachunki, w szczególności za energię. Pytanie nasuwa się więc samo. Czy premier Tusk w 2008 roku wiedział, co podpisuje, jak złą sytuację ekonomiczną kraju może spowodować ten podpis? Polska nie prowadzi odpowiedniego i profesjonalnego lobbingu swoich interesów narodowych w Brukseli. Polscy politycy są albo słabymi negocjatorami, albo z premedytacją działają na niekorzyść interesu narodowego za obietnicę być może lukratywnych stanowisk w Brukseli. Wejście w życie pakietu jest niekorzystne dla Polski, to wszyscy wiemy, nie mamy co do tego wątpliwości. Czy to prawda, że w związku z tym dochód narodowy na jednego mieszkańca zmniejszy się o minimum 1,5%, co skutkuje dwukrotnie większymi kosztami dla Polski niż Niemcy i dziesięciokrotnie większymi niż Francja? W tej poważnej dyskusji o limitach na emisję CO2 i pakiecie klimatycznym warto przypomnieć pewien fakt. Otóż jedna erupcja wulkanu Krakatau uwolniła do atmosfery więcej CO2 niż cała ludzka cywilizacja w ciągu swojej historii. Po co więc, panowie, ta farsa? A jeżeli już godzimy się na to, żeby uczestniczyć w tej nowej religii klimatycznej, żeby wyznawać tą nową religię klimatyczną, to wypadałoby, obowiązkiem jest, by Polska czyniła to na godnych warunkach. Dziękuję bardzo.